Mana. Tu, tu, ru, ru, ru. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie na kanale Roślinny Chawek. Dzisiaj będziemy testować kolejną rzecz, kolejny zamiennik posiłku. Tak jak już przetestowaliśmy Hiwela, chociaż nie zrobiłem tego na kanale, ale już testowałem. Przetestowaliśmy już Jusza, przetestowaliśmy już Supersonika i na razie rezultaty są takie sobie. Tak, dzisiaj mam coś takiego jak Mana. Mana to jest czeski Hiwel, nazwijmy to w ten sposób bardzo prosto. Kosztuje bardzo podobnie do Hiwela. Ma do wyboru dwa smaki, Original i Choco. No i ja wziąłem sobie Choco, ponieważ będę wszystkie inne próbował też testować właśnie w wersji Choco. Więc zobaczmy, co jest w ogóle w środku, bo nawet nie wiem. O kurde, ja myślałem, że to wszystko będzie w jednej torbie. Już chciałem w ogóle powiedzieć, że super, że dają to w kartonie, a nie w takich torbach plastikowych. A tu jest gorzej, bo jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I tak naprawdę to jest koniec zawartości tego kartonu. Więc ciekawe bardzo, że nie rzucili tego do jednego wora, tylko zrobili ich siedem. Tutaj mamy wszystkie informacje odnośnie tego, co jest w składzie. Ja ten skład mam wyświetlony na ekranie, nie będę go analizował specjalnie. Będziecie chcieli, to sobie przejrzycie, co tam jest. Generalnie z tego, co patrzyłem, to nie jest wcale dużo, nie różni się specjalnie od tych innych zamienników. Może pan nie jechać tym pierdziawką teraz. Podoba mi się identyfikacja wizualna, na pewno to jest jedna rzecz. Tutaj jeszcze mamy... Ja pierdzielę! Nie ma niestety napisane po polsku, jak to stosować, ale na szczęście jest po angielsku i po niemiecku, więc coś zrozumiemy. Jedna porcja to jest... Są dwa skupy, którego tu nie ma. O-o! To wykorzystam z białka czy z czegoś, myślę, że damy radę. Tu nawet jest, że to jest 5 dużych łyżek kopiatych, więc damy radę. I to jest 400 kalorii. Karton jest mi. Nie jest potrzebny, koty. Koty się tym zajmą. Zostawimy sobie jedno. Idę po jakiś shaker i spróbujemy to od razu. Jedno, co jest różnica między innymi tymi zamiennikami, to, że tutaj są 300 ml wody, a zazwyczaj były 400 lub 500. Mniej w każdym razie. Zobaczmy. Otóż, moi mili, jeszcze tutaj mam przygotowane 300 ml wody, zaraz będziemy to mieszać, ale jeszcze jedną rzecz w sumie stwierdziłem, że warto wspomnieć, jakie tutaj jest białko, bo białka mamy tutaj w jednej porcji ile mamy białka? A? 21 gramów, więc sympatycznie. Jest to białko różnego pochodzenia, to nie jest tylko jeden typ białka. Mamy tutaj sojowe, grochowe, owsiane, z konopi, z brązowego ryżu i z alg, więc jest bardzo szeroki profil aminokwasowy. Więc to na pewno bardzo spoko. Zobaczmy zatem, jak to wygląda, jak to smakuje. I potem rozejdziemy się wszyscy do własnych domów. Znaczy ja się nie rozejdę, bo ja we własnym domu jestem. Pierwsze, co tutaj już od razu widzę, to, że to jest bardziej takie grudkowate. Nie jest to takie sypkie, jak były te poprzednie. No ale zobaczymy. Jeżeli będę w stanie to wymieszać za pomocą zwykłego shakera, no to wtedy nie będę narzekał. Miało być 6 czy 5. Kotek, ile miało być? Sprawdź na kartonie. No przecież od razu mówiłem, że 5. Mamy to. Rozsypałem trochę, więc żeby się nie zmarnowało, to pyk. No i zobaczmy, jak to się będzie teraz mieszało. Jestem bardzo, bardzo ciekawy tego. No i potem oczywiście tego, jak to będzie smakowało. Wygląda, jakby było już, więc podejmijmy teraz drugą ważną rzecz, a mianowicie wyzwanie smaku. Pachnie takim kakao bardziej. O ludzie! Dwie rzeczy. Po pierwsze, smak jest ekstra. Naprawdę smakuje jak takie kakao, więc w smaku jest naprawdę bardzo dobrze. I druga ważna rzecz to, że konsystencja jest idealna. Jest po prostu tak smooth, takie gładkie, nie ma żadnych żadnych grudek, żadnych, tutaj nie pływają żadne nasionka, nic. O kurde, pycha. Mana, czyżbyś była nowym liderem
wielkiego wyścigu o miano bycia najlepszym zamiennikiem posiłku. Moi drodzy, to jest jak na razie zdecydowany lider. Zobaczymy, jak będzie oczywiście po miesiącu używania tego, bo no tutaj mamy tych porcji 30, ale pierwsze wrażenie jest bardzo, bardzo pozytywne. W porównaniu z tymi rzeczami, które do tej pory testowałem, nawet z Huelem, to robi zdecydowanie robotę. I nawet nie muszę się przymuszać, żeby to pić do końca. Niesamowite. Ja oczywiście na Instagramie swoim, instagram.com/roślinnychawek, będę dawał Wam znać po dłuższym używaniu many, czy jest to dobre, czy nie jest dobre. Cenowo mana nie wypada gorzej niż Huel, nie wypada gorzej niż Supersonic czy już. Co prawda to kosztuje nadal około 250 zł za taką paczkę miesięczną, ale no jest to taka dość standardowa cena właśnie dla takich zamienników. Jedyna rzecz to, że nie ma jakby polskiej siedziby ta firma, więc zamawiamy po prostu w euro. Dlatego do zamówienia najlepiej używać jakiejś karty typu Revolut czy coś, żeby po prostu ta cena bez sensu nam nie wzrastała. No naprawdę jestem pod wrażeniem. Czesi zrobili dobre. Plus ładnie wygląda, smakuje świetnie. Dajcie znać, czy ktoś z Was spróbował many, bo wydaje się, że ta marka nie jest jakoś specjalnie znana w Polsce. A szkoda, bo no na razie mam wrażenie, że robi robotę najlepszą z tych, które do tej pory próbowałem. Tyle, moi drodzy. Do zobaczenia następnym razem. Obserwujcie mojego Instagrama, żeby być bardziej na bieżąco z tymi wszystkimi moimi dzikimi testami. I widzimy się następnym razem, a ja zeruję ten niesamowity napój, który jest naprawdę bardzo dobry. Nareczka.